ojca, który nie potrafił zarządzać swoim popędem seksualnym. Facet wykorzystywał seksualnie swoją córkę, nawet nie chcę o tym mówić, to jest okropne i obrzydliwe. Ona była strasznie zraniona. Słuchajcie, ona to dopiero miała powód do tego, żeby skupić się na sobie i nie przebaczyć, prawda? I wspominać to, co ktoś jej zrobił. Ale wiecie co? Ona usłyszała przesłanie o tym, jak bardzo jest kochana. Że Bóg uznał ją godną swojej miłości i że przebaczył sobie po to, żeby wybaczyć nam wszystkim i dać nam moc do wybaczenia. To jest bardzo ważne. Wiecie, co powiedziała Joyce Meyer? Ona stwierdziła: ja nie będę dłużej patrzeć na siebie i na świat przez pryzmat tego, co zrobił mój chory, niedoskonały ojciec. Ja nie wiem, co się stało z nim, dlaczego to się stało, ale ja będę patrzeć na siebie i na świat przez pryzmat tego, że Bóg jest dobry i wybaczający i że moje życie ma wielkie znaczenie. I słuchajcie, ta kobieta wzięła siłę od Boga, żeby przebaczyć swojemu ojcu. I wiecie, co ona powiedziała? Popatrzcie na mnie. Że kiedy my zdecydujemy się, żeby nie wybaczyć, nigdy mu nie wybaczę. To jest tak, jakbyś wybiła truciznę i liczyła na to, że tej osobie, która ciebie zraniła, to zaszkodzi. Ale kiedy ty pijesz truciznę, to mu to zaszkodzi. Tak. Szkodzi tobie. I zobaczcie, kochani, ona podjęła decyzję, żeby wybaczyć i wiecie, co się stało? To uwolniło jej serce. Ona pozwoliła, żeby przeszłość przeminęła i zaczęła budować swoją przyszłość. Słuchajcie, ta kobieta dzisiaj prowadzi program, który nazywa się Codzienna Radość z Życia. Ta kobieta, która przeżyła tę traumę, jest autorką wielu książek, publikacji na całym świecie. Jest spełnioną mamą, żoną, już teraz babcią, bizneswoman. I to ta historia mnie bardzo dotknęła. Ja chcę takich rzeczy słyszeć, że człowiek pomimo takiej traumy jest w stanie powstać i żyć pięknie. Wow! Ta historia zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Wiecie co? Ja postanowiłem, że ja przebaczę. Ja przebaczyłem mojej tacie, kochani. I on się opiekał, że on podjął decyzję, żeby się uzależnić od alkoholu. On wpadł w wypadkę. Ja mu wybaczyłem. I wiecie co? Pozwoliłem, żeby przeszłość przeminęła. I dzisiaj nie muszę pobierać negatywnych wzorców. Ja nie udaję, że nie ma problemu. Ale pozwoliłem, żeby przeszłość przeminęła. I dzisiaj to jest moją przyszłość. I moje rodziny, moje dzieci nigdy nie zobaczą swojego taty pijanego. Jak mówi brzydkie rzeczy, ponieważ ja się nie odbijam, ja nie muszę tego robić. Od kilkunastu lat nie palę papierosów, nie palę trawy, nie używam tych rzeczy, nie muszę tego robić. Jestem szczęśliwy bez nich. Wiem, jaka jest moja wartość. I zachęcam was, kochani, żebyście nie dali sterować się na minę. Wiecie, czy ktoś ma monetę na sekundę pożyczyć? Piątkę, dwójkę, złotówkę. Słuchajcie, patrzcie na tę ilustrację. Z tym tematem jest tak z monetą. Moneta ma dwie strony. Tutaj wypadła reszta. I kochani, ustaliliśmy już, że kłamstwem jest to, jeżeli ktoś powiedziałby, że w wypiciu alkoholu, używaniu różnych używek nie ma żadnej przyjemności. Jest. Ale jest druga strona monety. Są konsekwencje, prawda? I teraz, kochani, człowiek, który myśli w ten sposób, że ja nie planuję się uzależnić, ja chcę tylko przyjemności trochę. Ja nie chcę żadnych konsekwencji, nie będę ich ponosił, ponieważ ja tego nie chcę. Ja wybieram tylko przyjemność. Kochani, to tak, jakby ktoś chciał, zdecydowałby, że podniesie tylko jedną stronę monety. Czy może ktoś zrobić to? Podnieść jedną stronę tej monety? Nie. Dzięki, bardzo szybko i szczerze. Wiecie, kiedyś na takim spotkaniu pewien chłopak miał pewien pomysł na to. Myślał, że triumfuje. Przyszedł, przyniósł drugą złotówkę i podniósł reszkę i tą drugą zostawił na podłodze tego orła. I mówi: no, proszę bardzo, Boże, dostał na podłodze, ja podniosłem reszkę. I się cieszy, że triumfował.
Ja podszedłem do niego, wywróciłem tę monetę na jego dłoni i mówiłem, co to jest, przyjaciele. Aha. Słuchajcie, to jest bardzo prosta, ale bardzo dobra ilustracja, dziękuję. Tak samo jak nie da się podnieść jednej strony monety, tak my nie możemy liczyć na to, że akurat nam da się oddzielić przyjemności od konsekwencji. Jedynym sposobem, żeby na pewno uniknąć konsekwencji, to jest to, nie sięgać po tę monetę, ok? Dobra, a teraz zagramy utwór, który nazywa się Nauka na Dane. Uważajcie, kochani. Ktoś kiedyś powiedział coś takiego. To jest bardzo fajne, mnie to wróciło ze serduchu, spodobało mi się to. Użyłem to w moim tekście. Nie wiem, kto jest autorem tego cytatu, ale uwaga, to przesłanie brzmi tak. Niech to was zainspiruje na resztę życia. Jeżeli życie wciąż rzuca ci głody pod nogi, to otwórz tak. Znam niesamowite historie ludzi, którzy zamiast wiecie poddać się, kiedy są trudności. Oni użyli mądrości, pasji. I ta trudność po prostu nauczyła ich czegoś konkretnego. I oni dosłownie, to tak jakby wykłady Spartaku sprzedać i użyć tego na swojego dobra. Czego wam życzę, kochani? Tej mądrości. Okej, okay, jedziemy. Nauka na Dane. Robię to tak, zamykam drzwi, otwieram.